Myślę, że każdy autor ma naturalną drogą rozwoju, jest to w miarę nauki pisania literackiego, że od krótszych form się wychodzi do coraz dłuższych. Ja wolę czytać powieści, wolę pisać powieści. Mam niecałą masę, ale sporo w szufladzie, sporo tekstów, które były w zamierzeniu opowiadaniami, się rozrosło takich rozmiarów, że w sumie musiałem je zarzucić. Czekają na lepszą przyszłość. W przypadku opowiadania tej antologii empikowej bardzo się pilnowałem od samego początku, żeby nie robić za długich zdań, żeby przycinałem wątki idące na bok, bo byłoby tak samo, że musiałbym zakończyć, ciąg dalszy nastąpi. Nie udało mi się zmieścić w limicie, ale trochę dłużej. Natomiast jest to coraz trudniejsze. Myślę, że za kilka lat, po kilku kolejnych książkach napisanych, będę miał coraz większy problem. Być może już nie będę umiał pisać opowiadań. Na pewno krótkiego wypracowania szkolnego bym teraz nie potrafił napisać. Stefan, Jacek, spodziewaliśmy się, że ty siadasz przed piękną kartką białego pergaminu. Wiesław Myśliwski jeszcze. I on pisze wszystko ołówkami. I ma taki swój ukochany ołówek, który pisał przez całe PRL i później się okazało, że ta fabryka padła. I on szukał wszystkich papierniczych, nie mógł znaleźć. Jego przyjaciele z Akademii Sztuk Pięknych mu zrobili taką obsadkę do ogryzków tych ołówków. Ale później okazało się, że jakaś inna firma też odpowiada. Więc nie, to po pierwsze jest laptop jednak na ogół, czy inny komputer. A po drugie, ja zawsze mam problem z tego rodzaju zamówieniami, z pisaniem na zamówienie. To jest bardzo niewdzięczna praca, jeżeli się nie utrafi. Bo wtedy, jeżeli się nie trafi w daną antologię, w dany pomysł, jeżeli to jest gdzieś pod włos, to przeważnie wychodzi z tego gniot i wszyscy są niezadowoleni. I zamawiający, i piszący, i przede wszystkim, co jest najważniejsze, czytelnik. Dlatego nie decyduję się na przyjęcie takich zamówień, jeżeli nie mam wcześniej jakiegoś pomysłu. I tutaj miałem taki pomysł. To nie jest pomysł na konkretnie stworzony do tej antologii. Miałem pomysł, żeby napisać o bohaterach, którzy są tymi śpiącymi bohaterami, co mają wrócić w końcu czasów. Ale ponieważ tytuł brzmiał 2012, a mamy ten fenomen kalendarza Majów, głównie internetowy, apokaliptyczny, pomyślałem sobie, że no właśnie to być może dobrze by pasowało. Poza tym to jest tekst, który mówi o takiej ocalającej roli opowieści, czy literatury, czy mitu, więc na tydzień promowania czytelnictwa jest, myślę, w sam raz, bo mówi nam o tym, że literatura nas często ocala znacznie bardziej niż na przykład medycyna. Małgorzata Kalicińska te cztery cyfry odczytała zupełnie inaczej, chociaż jest to też chyba opowiadanie w pewnym sensie o końcu świata, bo świat kończy nam się każdego dnia. To jest tak, że ja, jeżeli ja się poruszam w krótkich, małych formach, to ja muszę być zdyscyplinowana pomysłem, tematem, bo jeżeli mi się powie: Małgoś, weź coś napisz tak na 4000 znaków, to ja się po prostu rozjadę w jakimś strasznym szpagacie. Najważniejsza osoba, czyli przewodniczka. A, no nie najważniejsza, tylko ja tam jestem. Bez przewodniczki by się zgubiła. No bo oni przez dżunglę sami by nie przeszli. Więc ja muszę ich przez tę dżunglę zaprowadzić. I opowiadanie zaczyna się wtedy, kiedy ja spotykam ich niespodziewanie na plaży na Bali. Znaczy ja myślę, że to jest Bali, bo ja wtedy byłam na Bali, więc to się mogło zdarzyć. A kończy się w momencie, kiedy ja już przeprowadziłam przez dżunglę po różnych przygodach i widzimy w oddali pałac Montezumy i właśnie w ciągu dalszym, który nastąpi, dojdziemy do pałacu Montezumy i spróbujemy tak zrobić, żeby Cortez nie dostał tego złotego kalendarza, tylko żebyśmy my dostali ten kalendarz, przyniesiemy go ludzkości i ocalimy świat. Hurra! Wszystko wiemy, kto zabił. Dziękujemy bardzo. Kolejne opowiadanie nie jest już tak optymistyczne. 2012 to jest początek końca. Początek reformy, która faktycznie się rozpoczęła. Rafał Kosik. Nawiązałem w moim opowiadaniu do reformy emerytalnej, natomiast nie jest to takie banalne, jak brzmi. Również są podróże w czasie. Pomysł polega na tym, żeby za dużo nie zaspoilować. Polega na tym, że skoro ludzie żyją coraz dłużej, a nie bardzo chcą coraz dłużej pracować, skoro ich utrzymanie przy życiu
w dobrym zdrowiu trwa coraz, jest coraz droższe, więc trzeba ich, trzeba zapewnić im dobrą opiekę i na przykład umieścić ich w lepszym miejscu, zdrowszym, gdzie będą mogli sobie spokojnie dożyć swoich dni. Wymyśliłem... Nie Florydę. Wymyśliłem oligocen. Ponieważ w 2012 roku przy okazji badań nad zderzaczem hadronów wymyślono wehikuł czasu, znaczy w mojej powieści, bo naprawdę to nie. Więc 2012 jest jednocześnie rokiem narodzin bohatera. Pomysł polega na tym, żeby emerytów w dniu, kiedy przychodzą na emeryturę, przerzucać w daleką przeszłość, gdzie powietrze było czyste, wszystkiego w brud. Do takich ośrodków umieszczonych kilka milionów lat temu w przeszłości, żeby tam sobie mogli spokojnie robić, co chcą. I to jest taka wersja optymistyczna, natomiast opowiadanie jest o tym, co z tego wyszło naprawdę. Być może nie jest to takie dobre opowiadanie do promocji czytelnictwa, bo jest dosyć smutne, ponure i nie ma happy endu, ale ja miałem dużą przyjemność pisząc, przynajmniej taka korzyść. Jest to najbardziej wstrząsające opowiadanie tego zbioru. Ja chciałem tylko powiedzieć, że twój fikcyjny pomysł został zrealizowany, bo tak zwany raj oligoceński istnieje w Warszawie i tam wiele starszych ludzi korzysta z tych rajów oligoceńskich. Zygmunt Miłoszewski odszedł od kryminału i napisał bardzo nostalgiczną opowieść, w której 2012 to jest koniec, ale koniec po prostu tej opowieści. I koniec chyba pewnych wyobrażeń. Tak, znaczy, dla mnie pisanie było przeżyciem o wiele bardziej traumatycznym. Ja siadałem do tej białej kartki z przeświadczeniem, że naprawdę zbliża się koniec... Jednak kartka? Takim symbolicznej kartki. Z przeświadczeniem, że zbliża się koniec. Myślę, że każdy z nas będzie miał inne wrażenia i inne pojęcie o tym. A może nie? A może nie, zobaczymy. Ja sądzę, że prawa autorskie jako takie oczywiście powinny istnieć, istnieją od niepamiętnych czasów w ten czy w inny sposób. Oczywiście w różnych systemach ekonomiczno-społecznych to różnie wyglądało, ale generalnie chodzi o to, że ktoś, kto pracuje w ten sposób jako twórca, za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Bez praw autorskich to jest w zasadzie niemożliwe, no chyba żebyśmy się wszyscy opodatkowali na rzecz twórców, no tylko wtedy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli, tak, czy oni nam dostarczają hałę, czy coś dobrego. Więc jakiś sposób skorelowania tego, że ludzie wybierają dane dzieło z tym, że autor zarabia, musi istnieć. Oprócz tego powinny być rozmaitego rodzaju subwencje, bo też demokracja nie jest najlepszym sposobem decydowania o tym, co powinno, jacy twórcy powinni być promowani. Wielu znakomitych malarzy, pisarzy, muzyków zmarłoby z głodu, gdyby nie ta czy inna forma mecenatu. Natomiast wiadomo, że wraz z przemianami technologicznymi to się wszystko zmieniło. Jeśli chodzi o moje osobiste wrażenia, mam wrażenie takie, że nie przeszkadza mi, kiedy ludzie sobie wzajemnie udzielają tekstów. To znaczy, jeżeli ktoś mój wiersz opublikuje na blogu, to niech sobie opublikuje. Tak? To nie jest to wielki problem, dla mnie to mnie nie boli. To jest tak, jak ludzie zawsze przekazywali sobie teksty, pożyczali sobie książki, dzielili się radością z czytania i tyle. Problem się zaczyna wtedy, kiedy ktoś na tym zarabia. Przy czym oczywiście najprostsza sprawa to jest takie bazarowe piractwo, że ktoś kseruje czy kopiuje płytę i ją sprzedaje. Ale to może być zupełnie coś innego, coś znacznie subtelniejszego. Na przykład, że ktoś, kto ma taki portal udostępniający, kosi masę kasy na reklamach i całej obsłudze. Jeżeli tutaj ktoś na tym zarabia, to w ogóle zero tolerancji. Znaczy, nie widzę powodu, dla którego pan dotkom miałby te swoje kolejne rezydencje budować, dlatego że ludzie wchodzą i na jego platformie się dzielą cudzymi dziełami. Póki to jest czyste, póki to jest non-profit, uważam, że
przyjemność z posiadania książki na własność, czy płyty, oryginalne i tak dalej, zawsze będzie istotna i zawsze będą ludzie, którzy jakoś tych twórców dopieszczą. Wreszcie, że rozpropagowanie dzieł w takim systemie półdarmowym bardzo często prowadzi do tego, że ludzie sobie kupują, tak? Mnóstwo ludzi, którzy zobaczyło, nie wiem, 6 stóp pod ziemią czy Dextera spiratowane z netu, później sobie kupuje płyty. A nie jak książki zwykłe, czyli są obłożone 23% VAT-em. W przeciwieństwie do książek, na które VAT wynosi bodajże 4% w tej chwili. Także to podnosi cenę, a dodatkowo jednak wydawcy też widują ją trochę, bo jak tłumaczą, tutaj są niskie koszty, a chcieliby sobie odbić je na e-bookach. To spotkałam się z takimi wyjaśnieniami ze strony wydawców. No tak, znaczy po pierwsze 23% VAT-u to nie jest 158%. Ja tłumaczę tej ceny. Odpada transport, odpada druk, no tak, mnóstwo różnych kosztów. W momencie, kiedy chciwość wydawców ma być jedynym wytłumaczeniem, no to chyba coś jest nie tak. To się tyczy książek i muzyki, wszystkiego. Powróćmy do praw autorskich. Ja Rafał jestem również wydawcą, więc liczyliśmy cenę, zaczynają wydawać e-booki, to niestety jest tak, że po odliczeniu kosztów druku, to magazynowania, transportu, to zostaje ta cena na 2/3 ceny książki papierowej. Tu nie ma za bardzo z czego schodzić dalej, bo to się jeszcze musi jakoś kalkulować. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o prawa autorskie, to każda akcja powoduje reakcję, czyli im bardziej będziemy ścigać ludzi, którzy sobie ściągają skądś książki nielegalnie, tym większy ruch oporu powstanie, krótko mówiąc. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć złoty środek, bo większy nacisk powinien być chyba kładziony nie na prawo, na karanie, tylko bardziej na uczenie ludzi zwykłej przyzwoitości. Edukacja. Tak, no edukacja. To chyba musi jeszcze chwilę musi, no to musi zająć, bo ja się sam spotykam czytelnicy młodzi do mnie piszą, czemu nie wydaję książek na postaci e-booków, bo oni wtedy by nie musieli za to płacić. Kompletnie nie rozumieją, o co chodzi, bo myślą, że płacą za książkę jako za przedmiot, a płacą większość ceny książki, to jest jej treść i to, że ta książka do nich może trafić. No, ja to staram się tłumaczyć, ale to tłumaczę to pojedynczym osobom. Myślę, że brakuje szerszych, nie wiem, czy akcji społecznych, spotkań, takich jak to nawet, gdzie można powiedzieć, na czym to polega. Ale jest przedmiot, który się nazywa informatyka i powinien Panie nauczyciele Rafale, a może temat poruszyć w którejś z powieści dla młodzieży? Tak, tylko to jest już takie ukrywanie prywaty w literaturze. Będzie środek dydaktyczny, to prawda. Prawa polskie nie są sexy. No. Beata Pawlikowska, której 40 tysięcy, książkę 40 tysięcy razy ściągnięto za pomocą. Ja uważam, że książka to jest magiczny przedmiot. I prędzej czy później, nawet jeżeli ktoś ściąga z internetu i ogląda to na ekranie komputera, prędzej czy później zapragnie trzymać książkę w rękach. I myślę, że kupi tę książkę. Nawet jeżeli... Ja pamiętam, jak ze mną było, jak się pożycza książkę od kogoś, ale są takie książki, które chce się mieć. I nawet nie dlatego, że one są jakoś szczególnie ważne, albo... Tak, ale po prostu książka jako przedmiot jest czymś czarodziejskim. I dlatego ja w dalszym ciągu kupuję książki, chociaż mam ich bardzo dużo, z każdej podróży przewożę nowe książki. Kupuję książki na co dzień. Zamawiam też książki przez internet, bo nie w każdej księgarni je znajduję, jeżeli wchodzę do niej. Więc ja myślę, że prędzej czy później i tak książka trafi do człowieka.